Papież, Orban powiedział mi, kiedy skończy się wojna papież, Orban powiedział mi, że wojna skończy się 9 maja. Papież Franciszek udzielił wywiadu włoskiemu dziennikowi, Corriere della Sera, w którym przyznał, że Wiktor Orban powiedział mu o możliwej dacie zakończenia wojny. Jego zdaniem konflikt miałby zakończyć się 9 maja. Ja jestem pesymistą, ale musimy zrobić, co możliwe, by wojna zatrzymała się. Stwierdził ojciec święty. Papież Franciszek w wywiadzie dla włoskiego dziennika ujawnił, co usłyszał od premiera Węgier Wiktora Orbana podczas audiencji 21 kwietnia. Kiedy go spotkałem, powiedział mi, że Rosjanie mają plan, iż 9 maja wszystko się skończy. Mam nadzieję, że tak będzie. Zrozumiałoby się w ten sposób eskalację w tych dniach. Bo teraz to już nie tylko jest Donbas, jest Krym, Odessa, ale i odcięcie Ukrainy od portu nad Morzem Czarnym. Wszystko! Ja jestem pesymistą, ale musimy zrobić, co możliwe, by wojna zatrzymała się zaznaczył papież. Franciszek o dostawach broni Ukrainie nie umiem odpowiedzieć. Papież Franciszek przyznał, że nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy słuszne jest dostarczanie broni Ukraińcom. Nie umiem odpowiedzieć, jestem za daleko, powiedział. Jasną rzeczą jest to, że na tej ziemi wypróbowywana jest broń. Rosjanie wiedzą teraz, że czołgi na niewiele się zdają i myślą o innych rodzajach broni. Wojny prowadzi się po to, by wypróbować broń, jaką wyprodukowaliśmy. Tak było podczas hiszpańskiej wojny domowej, przed drugim konfliktem światowym. Handel bronią to skandal, niewielu go zwalcza, zauważył.